Michał Piwoński, program Fight Zone, a razem ze mną po swojej kolejnej, czwartej walce na Spartan Fight, Jakub Wikłacz, witam Cię. Witam wszystkich serdecznie. Kuba, jak wrażenie po tej walce? Czwarta Twoja na Spartanie, trzecia wygrana. Ja jestem zadowolony podwójnie, jako że to jest końcówka roku, bardzo udanego. Gdzieś początek tam były potknięcia, ale zakończyłem bardzo szczęśliwie ten rok, z czego podwójnie się cieszę. Pierwszy raz na Spartanie zawalczyłeś więcej niż jedną rundę, zauważyłeś to? Zauważyłem. Zawalczyłem bardzo spokojnie, czułem, że gdzieś nawet mogę zaryzykować w pierwszej rundzie, ale walczyłem bardzo, bardzo spokojnie, nie chciałem tam gdzieś najmniejszej szansy dać dla przeciwnika, więc wykończyłem to w drugiej rundzie. Myślę, że poddając Piotra Wrólewskiego, pokazałeś tym wszystkim malkontentom, którzy mówili, że twój partner jest troszkę słabszy, że jednak są w ogromnym błędzie, że ten twój partner jednak jest na bardzo wysokim poziomie. No, ludzie sobie mówią co mówią. Jak ktoś chce sprawdzić, to zapraszam. No, ja robię swoje. Jeśli no, chcę mu udowodnić, to poprzez walkę. I mam nadzieję, że tutaj pozamykam tam wszystkich tych, co mówili, że mam słaby partner. No w tej pierwszej rundzie jednak troszkę Piotrek ci sprawił problemów, to on ci sprowadził. Czy też czułeś, że jesteś jakoś zagrożony przez niego? Sprowadził mnie, mi się wydaje, że tam chyba skontrowałem, aczkolwiek przez żaden moment tam nie byłem zagrożony, nie czułem się zagrożony. Tam wiedziałem o jego takich technikach, jego firmowych, czyli ten trójkąt nogami. Gdzieś wykluczał mi tą rękę, co było na początku dosyć problematyczne, aczkolwiek idealnie wyczytywałem tę granicę między, żeby tam nie dać mu tej ręki, a żeby ją dać. I skutecznie przychodziłem do tej półgardy, czułem, że on się męczy bardziej niż ja. I skutecznie po jakimś czasie dłuższym, ostrożnego przechodzenia w końcu dotarłem do tej bocznej, jest tam już, to ja nadawałem tempo i po prostu kierunek tej walki. Znowu wygrałeś przez latającą gilotynę, czy to już będzie twoja taka firmowa technika? Zależy, jak będą zachowywać się przeciwnicy, to zobaczymy, jak będę wykańczał te walki. Mam nadzieję, że tak, że będę je wykańczał i nie tylko w ten sposób. A czy faktycznie na treningach gdzieś to tam trenujesz, czy to wychodzi zupełnie spontanicznie w walce? To wychodzi spontanicznie, to po prostu dostosowuje się do walki. Wychodzi to na treningach, ale na treningach też wychodzi milion innych technik, ale akurat ta się trafia. Na to się zawodnicy nadziewają, więc tak kończę swoje walki często. Kończy się już kontrakt ze Spartanem. Co dalej? Rozmawiałeś już o przedłużeniu tej umowy, czy gdzieś szukasz jakichś innych ofert? Takich konkretnych rozmów nie było, ale myślę, że jestem tak dobrym tutaj w dobrych relacjach z właścicielami, to po prostu się dogadamy. Po prostu czekam na spokojnie, gdzieś tam porozmawiamy i jak najszybciej Was poinformuję. To kiedy kolejna walka? Kiedy chciałbyś zawalczyć? Wiadomo, że już nie w tym roku, że teraz już tylko odpoczynek i święta, a kiedy wracasz na matę? To była taka końcówka roku bardzo intensywna. Gdzieś było kilka startów pod rząd w takich okresach, w takich przerwach 2-3 miesiące. Wystartowałem jeszcze tam w kilku zawodach brazylijskiego jiu-jitsu i po prostu zobaczymy. Trochę odpocznę, chcę, żeby mój organizm w pełni się zregenerował, żebym bez problemu robił to uwagę. Wiadomo, że to się tak może być trochę ciężko, aczkolwiek postaram się jak najszybciej wrócić do klatki, bo tam się czuję najlepiej. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na Twojej kolejnej walce. Chciałbyś komuś podziękować, tą chwilę dla Ciebie. Chciałbym podziękować moim trenerom, przede wszystkim dla mojego klubu, dla wszystkich, którzy mi pomagali w przygotowaniach. Chciałbym podziękować mojej rodzinie za wsparcie, mojemu tacie i wujkowi, którzy tutaj byli na gali, mimo że jest bardzo, bardzo daleko od mojego rodzinnego miasta. Chciałbym podziękować też moim sponsorom, firmie Pitbull, firmie Dachlan, firmie cateringowej Kredens Smaku, dzięki której spijałem tę uwagę, i firmie Doktor Natural, dzięki której czułem bardzo dobrze zarówno w przygotowaniach, jak i na walce. Dziękuję Ci bardzo, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo.